Cześć kochani, z tej strony ja tu się dzisiaj będziemy przywracać do życia tablet z Windowsem 8. Zapraszam. Jest to pierwszy taki tablet, z którym mam do czynienia marki AAVA Mobile. Pierwszy słyszę w ogóle o tej marce, jest to pierwszy taki tablet, jaki mam w rękach. I dzisiaj będziemy, kochani, z nim się zabawiać. Co ciekawe, nawet on ma NFC, także to jest naprawdę bardzo bogato wyposażony tabek z Windowsem 8. Ciekawe, która to jest wersja pamięciowa, bo było kilka, 32, 64 i 128. A kupiłem go z Allegro zaledwie za 40 zł, ponieważ nie odpala. A jest to bardzo bogaty tablet i bardzo łatwo możemy go zdiagnozować, nie wiem czy o tym wiecie. Co ciekawe, kochani, tutaj od razu mamy klapkę, którą podważając dobieramy się do naszej baterii, którą bez problemu możemy wyjąć. Tutaj niestety już są nam potrzebne dwie ręce. W ogóle, kochani, na tych zatrzaskach są ślady, że tutaj ktoś walczył. I zobaczcie, jeden, realize, tutaj zatrzask, a dwa, wyciągamy. I tu bateria wychodzi, to samo tutaj i voila, nasza bateria wychodzi. Patrzcie! To jest gniazdo jak do telefonu, jak do starej Nokii zrobione ta bateria. Dwukomorowa, nie wiem ile tutaj mamy, a już wiem ile tutaj mamy, sporo, 8000 mAh. Wow, i zobaczcie w ogóle jak w laptopie mamy tutaj testowanie naszej pojemności. Tutaj mamy jedną kreskę, tutaj dwie kreski, tutaj trzy kreski. Akurat po naciśnięciu, jak widzicie, jest ciemno. A więc już mamy informację, co musimy się zająć. Doładowanie naszej baterii, 3,8 V. Zaraz wam pokażę, kochani, jak to zrobić swoją drogą. Jeżeli jest rozładowana tak na maksa, że nawet wskaźnik nie jest w stanie napukać jednej kreski, no to nic dziwnego, że tablet nie odpala i nie ładuje, ponieważ poniżej napięcia znamionowego ładowarkę nie potrafi ożywić i zazwyczaj trzeba kupić taką nową. Dobra, spróbujemy ją dzisiaj jednak uratować. Zobaczymy, czy się uda. Szybko, kochani, rozgryzę polaryzację, która nigdzie nie jest opisana. A wszędzie na stykach mamy kompletne zero, więc trzeba będzie doładować zewnętrznie do bezpiecznego napięcia bezpośrednio, ale za to jak najmniej amperów, dokładnie tą 5 V, która nie przekracza 1 ampera, właśnie taką małą możemy się wpiąć tutaj bezpośrednio, nie powinno to zrobić większego problemu. Mamy podzielonego na dwie komory, mam nadzieję, że nie będziemy musieli rozrywać izolacji i wymieniać ogniw danych. Chociaż tak prawidłowo właśnie się powinno zrobić w takiej sytuacji, ale okej, spróbujemy podładować w taki sposób, zobaczymy. Kabel USB 3.0 niestety uszkodzony, mamy dwie żyły plus minus, bezpośrednio przykładamy do baterii, ładowarkę do prądu. Zobaczymy, czy napięcie chociaż minimalnie zacznie się podnosić, zobaczmy. No to, kochani, w skrócie system ładowania, który udało mi się zrobić na przewodach pomiarowych. Tutaj mamy puszczony przewód z ładowarki. Jest puszczone szczelne łóżka, żeby go usztywnić. Tutaj, kochani, są włożone przewody od multimetru. Multimetr robi jako podpórka. Akumulator jest w szczelinie. Multimetr podpiera przewody, aby trafiały w pojedyncze piny. Tak jak zresztą, kochani, widzicie. Piny odpowiedzialne konkretnie za ładowanie, bo ciekawe, tylko i wyłącznie te dwa, ten plus i ten minus boczny, są odpowiedzialne za ładowanie. Reszta pinów, te dwa i te dwa, są już odpowiedzialne za dostarczanie energii do naszego tableta. Taka ciekawostka. Dobra, teraz czekać, aż się naładuje do tych co najmniej 3,8 V znamionowych. I zobaczymy, czy uda nam się go odpalić, czy bez rozkręcenia się obejdzie. Dobra, kochani, to się chyba uda. Zobaczcie, 15 minut na ładowarce, patrzcie na baterię. Miga na zielono. Jedna kreska. Dobra, doładowujemy dalej. To się może, kochani, udać. Posiedzi trochę na ładowarce i miejmy nadzieję, że jeżeli jest w środku, nie ma nie jest nic z procesorem, ani martwymi lutami, ani nic takiego, ani rebalingu, reflowu nie trzeba będzie robić. To może zadziałać. Dobra. Dobra, kochani, wiecie co? Zostawiamy go tak na ładowarce, na jak najkrótszym kabelku, na jakim się da, na noc. Tutaj cały czas pobierane napięcie, ale specjalnie tak malutkie, aby uzupełnił te braki energii. Jak na razie mamy 3,6 V na głównej linii, na bocznej linii mamy 3,2 V, więc jedno ogniwo prawdopodobnie już się naładowało troszeczkę lepiej, a drugie niżej i teraz to, które ma niższe napięcie, prawdopodobnie przez zmniejszony pobór, przez płytkę sterującą, przez układ sterujący specjalnie zmniejszony pobór energii zasilacza, żeby z wolną prędkością doładował się ten drugi, było ok. Chyba ten sprzęt nawet miał jakąś, ma normę wodoodporności, bo sprawdzałem i ma IP
68. I nawet ta klapka z tyłu, jak dobrze widzicie, ma silikon biały pociągnięty tutaj po krawędziach, więc powiem wam, wygląda to dość profesjonalnie, szczególnie ta bateria mi zaskoczyła, że ma nawet zintegrowany wskaźnik pokazywania, ile jest procent. Już nic nie mówiąc, że mamy w ogóle na wyposażeniu aparat 8 megapikseli, lampę błyskową i to wszystko w tablecie, jeszcze NFC. Taki trochę high-end a la 2014 rok. No dobra, to do zobaczenia, kochani, jutro w takim razie. Miałem rację, przez noc sobie poleżał i spójrzcie na poziom baterii. Dwie kreski! Hurra! Jeszcze jakby przeleżał cały dzień, albo do tej 20, to byłoby pełna. Ale myślę już, że na takim poziomie naładowania byłby w stanie odpalić bez zasilacza. Zobaczmy, czy to się uda. Wystarczyło chwila cierpliwości, oczywiście mam nadzieję, jeżeli to tylko i wyłącznie jeden problem, czemu on nie odpala. Strzymałem przycisk włącznika przez 2 sekundy. Raz, dwa. I? Mamy to! Kochani, to działa! Mamy dual boota Androida z Windowsem, już jest podświetlenie, już sobie butuje, jak widzicie. Mamy, kochani, tutaj dedykowanego, wgranego dual boota Androida z Windowsem i w tym momencie Android wystartował. I patrzcie, to działa, nawet mamy operę zainstalowaną, jest! Chyba ma zwiechę, bo nawet na klawisze nie reaguje, ale spróbujemy myszkę mu podłączyć na USB. Jak widzimy, myszki nawet nie chce wczytać, więc chyba go zrestartujemy, bo coś mu się zawiesiło. Ale po tylu latach, że odpalił, to nie ma co się dziwić. Tutaj nie mamy dedykowanego restartu, musimy trzymać klawisze włączania i zwiększania głośności. To jest sprawdzony restart. Ale co by nie mówić, kochani, tak jesteśmy do przodu, bo za 4 dychy mieliśmy tapka. Włącz oszczędzenie baterii. O, dotyk działa. Chyba. Albo znów ma zwichę. 15% baterii, ale przynajmniej mamy informację, że żyje. I powiem wam, on żyje, tylko ten system, on startuje do pewnego momentu, w którym zaliczę zwichę. I z tego co widzę, jest to chyba Android 7 po wyglądzie tapet i to jest stock. Jak dobrze widzicie, startuje on, no dziwo, dość szybko, powiem wam, na tym sprzęcie ten Android. Więc tu wcale bebechy nie są złe. Okej, mamy myszkę, mamy kontrolę jakąkolwiek. O! I widzicie? Ścina. Tak jak mówiłem, nagle ścina, nagle nic nie możemy robić. System jest uwalony. Ale podczas wczytywania UEFI... O! I przerzuciło nas do UEFI, ja znam to UEFI, powiem wam. Boot Manager, Device Manager, ja bardzo znam to UEFI z tego roku. Takie samo było na tabletach Larka. Ultimate 7 i Win. O, Secure Boot Options, Device Management, SCU. Zobaczmy SCU, nasz główny BIOS. O, i wszystko jasne mamy w tym momencie. Co tu mamy? English, mamy więcej języków? Dobra, po francusku nie będziemy się kusić. To jest, kochani, dość rozszerzony BIOS i tutaj jest bardzo dużo opcji. Quick Boot na przykład jest wyłączony, Quiet Boot jest również wyłączony, ale powiem wam, Android Boot Options, First, Last, Auto. Z tego, co widzę, to mamy aż 4 giga RAMu chyba założone. Total Memory 4096. W tablecie za 40 zł mamy założone 4 giga RAMu na dwóch slotach. Ty. Podoba mi się ten BIOS. Exit, Saving Changes, pierwsza opcja, oczywiście. Bardzo dobra matryca jak na taki tablet. Naprawdę. Teraz, kochani, mamy pełen support. Mamy myszkę, klawiaturę, wszystko. Możemy jeszcze pena z 11 podłączyć i zobaczyć, czy zbutuje. Przez UEFI na pewno zbutuje, ale zobaczymy. Dobra. UEFI firmware settings, ale to już jest naprawdę postęp, że tutaj cokolwiek działa. Dobra, kochani, spróbujemy mu włączyć Secure Boota. Wymarzymy wszystkie ustawienia. Jak się przywróci do trybu fabrycznego, możliwe, że uda się zbutować naszą jedenastkę. Dobra, exit saving changes. Włączamy Secure Boota. Operation is complete, system will restart. Pendrive'a naszego nie widzi. Czyżby system 32-bitowy tutaj trzeba było postawić? No to z jedenastką może być problem. No to teraz, kochani, przypomnę wam, czemu nie chcę butować 64. Przypominam wam, że Android był x86. Chociaż procesor mamy x64, niestety w tych tabletach to była odwieczna zmora w 2013 roku, ponieważ mimo proces obsługi z instrukcji 64-bitowych przez procesor, jak i nawet TPMU 2.0, to niestety nasz sam UEFI, czyli tak zwany wbudowany BIOS, niestety sam w sobie jest 32-bitowy. I ze względu na UEFI musimy postawić system zarówno 32-bitowy. Więc wypalamy mu w tym momencie. 10 postawiliśmy, ponieważ klucza do 8
nie ma, a więc postawimy to, co jest wspierane jak na razie, czyli naszą dziesiątkę. Włączyliśmy mu Secure Boota, od razu mówię, więc powinno wszystko wyglądać i odbyć się bez najmniejszych problemów. Tryb instalatora przez Rufus ABUFI bez CSM, a więc dokładnie to, co mamy tutaj, więc powinien zainstalować się bez najmniejszych problemów. Bo nie chce mi się też z drugiej strony tak robić, że będziemy robić aktualizację z 8 do 10, ponieważ ten system po takiej aktualizacji na takim sprzęcie zazwyczaj muli. Dlatego od razu postawimy 10, tak jak kochani zresztą widzicie. Instalator działa dotyk, niestety nie. Na szczęście myszka jak widzicie już działa, tak. Jest taka mała rozdzielczość, że nie zauważyłem, zainstaluj teraz. Instalator rozpoczyna pracę. Tego się nie spodziewaliście. Tablet z Allegro za 40 zł, na który będziemy stawiali Windowsa. Można? Można. Dlatego jak nie jesteśmy pewni, tutaj oczywiście nie mam klucza produktu, w 8 nie było tej opcji, więc musielibyśmy wpisywać, no nie? Dlatego wybrałem 10. I do czego mamy, do jakiej licencji mamy klucz na koncie Microsoft? Do Home'a. Więc wybieramy Home'a, dalej. Tak w skrócie. Nie wybieramy wersji Pro, wybieramy Home. Później można robić darmową aktualizację w ciekawy sposób. I mamy 64 giga wersję, kochani, pamięciową, więc powiem wam, nie jest źle. Tutaj mamy jakiś 300 mega system. Nie wiem, na czym ten Android stał, to jest chyba nasz ten cały uszkodzony Android z tego, co widzę. Dobra, usuń. A czemu nie można? NTFS. Dobra, spróbujemy zatem zrobić tak, że usuwamy wszystkie partycje, nieprzydzielone miejsce i na tym już, kochani, możemy, bo nieraz były błędy, że i na tym nawet nie można było. A teraz, kochani, wszystko jest i klikamy dalej. Instalujemy Windowsa 10 x86 jak na razie. Wbudowane SSD NAND, czy tu siedzi, czy jak to jest inaczej rozwiązane, jest bardzo szybki. Już mamy 95%, a nie minęło nawet od przerwy w nagrywaniu 2 minuty. Mamy do czynienia z naprawdę bardzo szybką transmisją danych pomiędzy pendrive'em a właśnie naszym dyskiem SSD. Naprawdę. Już mamy 100% instalowanie funkcji kończenia aktualizacji. I zaraz będzie nas czekać restarcik. Uruchom ponownie. Dobra, robimy to. No proszę. Dobra, rusza. Więc dziesiątka też powinna się tutaj dość szybko uruchamiać. Jak widzimy, dość szybko się to odbywa. Takiej maksymalnie błyszczącej baterii maksymalnie tragicznie się to nagrywa, ale widzicie, przygotowywanie urządzeń już jest. Okej, kochani, mamy pierwszy restart. Loga naszego Inside'a. To jest włączony z taki robot, kochani, więc chyba to jest nasz fabryczny brand, na to wychodzi. Bo nie mamy tutaj ani Dell, ani HP, to nie wiadomo trochę, co to jest, tak naprawdę. A AV Mobile. Dobra, w tym momencie się Windows ładuje. Czekaj. Ciekawe, co będzie działać w trakcie instalacji. A powiem wam, że sterowników wielu będziemy musieli szukać, bo tu mamy i NFC, i aparat z lampą błyskową, i z przodu mamy czujnik światła. Oraz przednią lampkę doświetlającą, sygnalizującą pracę aparatu. Także mamy tu naprawdę bogaty zestaw. Aparat mamy aż 8 megapikseli, jak na 13 rok, to naprawdę było coś rewolucyjnego. O, wybór regionu. Oczywiście dotyk również będziemy musieli instalować. Pewnie jakieś sterowniki KMD i F-mini driver i tak dalej. Będzie nas to czekać, ale spoko, pamiętam to wszystko sprzed tylu lat. Teraz czeka nas pierwsza konfiguracja. Czekaj. Oczywiście z internetem pewnie też będzie problem, że nie, może nie być karty sieciowej. Jeżeli jest tu jakaś rodzajowa wstawiona, jeżeli nie ma jakiejś takiej podstawowej. Polska programista. Pomiń. Układu klawiatury drugiego nie dodajemy. O, niespodzianka! I mamy 5 GHz tutaj! O, no proszę! Idę klikać WPS-a na router. Pobieranie ustawień z routera. No i co? Udało się! Dalej! Jak on sobie pobierze wszystkie sterowniki z Windows Update, to już w ogóle będzie super. Mamy teraz ważną konfigurację do wykonania. Czekaj. Chyba się zalogujemy, co? Żeby go aktywować. Dobra. Super. Tworzymy kod PIN. Witaj. Witam, póki jeszcze mamy wsparcie. Przygotowujemy
potrzebne składniki. Jeju, ten ekran jest tak refleksyjny, że wygląda to jak OLED. Ten IPS jest trochę tak dobry jakościowo. Porównując go do o wiele nowszego, do wiele nowszej mojej matrycy w moim Legionie. Powiem wam, a swoją drogą zapraszam na serwerek, dobra. To może potrwać kilka minut. Zostaw wszystko nam. Prawie gotowe. I voila, mamy nasz pulpit. I czego nie mamy? Nie mamy dźwięku. Pierwsze co menedżer urządzeń. O matko. Jakie skalowanie ogromne. Menedżer urządzeń, aż strach się bać, co jest. No i jest to co zwykle. Czyli czyli odzyskiwanie PCI, szyfrowanie PCI. Jeszcze NFC tu mamy na pokładzie, co ciekawe. Więc kilka rzeczy będzie fajnych do instalowania. Zobaczymy, czy Windows Update. O, chyba sterownik graficzny teraz się instaluje. Albo i nie. To nie sterownik, kochani, bo zgasł, bo nie mamy zasilania. Więc chyba przydałoby się mu ten akumulator doładować, zainstalować sterowniki od zasilacza przede wszystkim, żeby wiedzieć, ile procent baterii ma ta bateria. Bo teraz się rozładował i wydaje mi się tak dość porządnie i będzie musiał się doładować. A więc dobra. Swoją drogą, cieszmy się, że stało się to dopiero teraz, kiedy już się zdążył skonfigurować i odpalić pulpit, a nie w trakcie naszej instalacji. Także i tak dobrze poszło. No, bateria jak widzicie jest w stanie agonalnym, także wymuciliśmy nieźle ją. O, już mamy informację, że ładowarka nasza jest wolna. Ciekawe. Chociaż nigdzie nie pokazuje symbolu baterii i zgasł. Czyli trzeba jeszcze mocniejszy zasilacz załatwić, który będzie kompatybilny z nim. Dobra. I zapamiętajcie, kochani, do takiego tableta z Atomem jest potrzebny ten instalator, którego możecie pobrać ze strony Della. Jakikolwiek Atom serii Z3000, ten instalator robi wszystko. Dotyk nam działa, wszystko nam działa, super. Teraz musimy zrobić tylko restart kompa. Znaczy lapka. Nice, mamy wszystko, mamy baterię, 32% obecnie, jak widzicie. Większa wydajność, to może jednak lepszy czas pracy zrobimy. Ale wszystko się udało, wszystko działa, nie musieliśmy się bawić jakoś z tymi sterownikami. Po prostu wziąłem jeden sterownik od Della Venue 8 Pro ze strony Della, który jest oparty o ten sam procesor i voila! Teraz tylko uruchom ponownie, ale to już zrobimy z tego poziomu. Yes, I want to restart my computer now. Uhuu! Dobra. Okej, okay, na szczęście dotyk działa, nie ma tu problemu. Super. Skalowanie nam się od razu zmieniło z desktopowego na takie bardziej tabletowe, czyli bodajże ze 125% na 150. To skalowanie jest ogromne, ale wszystko nam działa. Zobaczcie, kochani, automatyczna zmiana jasności przy zmianie oświetlenia. Pierwszy raz to widzę w tablecie, a tu mamy czujnik jasności, który nam regularnie ustawia naszą jasność. O! Patrzcie, jaką mamy rozdzielczość zalecaną. 1920 na 1200 nawet. Wow! To jest 1080. Widać, że brakuje tutaj paska. Patrzcie, tutaj trzymam palec. Przywróć. I pasek wrócił. Wow! Czyli mamy ponad Full HD. Baterii 30%. Pozostałe 2 godziny 14 minut. W jakim ona musi być w jednym stanie? W sumie ma 8000 mAh. I że tu wszystko działa. Dobra, co by tu poszukać? Jednego sterownika tylko nam brakuje, kochani, tak naprawdę. Aż poza tym wszystko tutaj śmiga lata. A oczywiście nie spełnia wymagań jedenastki, bo jedenastka jest X64, a tu mamy BIOS niestety, X86. Procesor mamy X64, więc można byłoby to teoretycznie spróbować ominąć. Nawet mam na to pewien sposób, ale to się zobaczy. Nieznane urządzenie, właśnie z tym musimy się, kochani, rozprawić i zobaczymy, co to jest przede wszystkim. Czy to jest chipset, czy cóż to jest? Szczegóły, ścieżka występowania, ACAPI, AM, coś na ACAPI. I unknął, zobaczmy, cóż to, kochani, jest. Broadcom, o, GNSS, GLONASS, mamy, kochani, GPS-a. Tylko czy w wersji z Windowsem nam się przyda GPS? Chyba tak nie za bardzo. Chociaż ciekawe, czy są jakieś mapy. Dobra. Na to. GLONASS od czego? Od Microsoftu? No dobra, sterownikiem od Microsoftu się zadowolimy. Jak bateryjka? 29%, godzina 34 minuty. Wow. Tak to wygląda. Aha, wpis do rejestru. Mam wpis do rejestru install, nie jest tylko uninstall. Dobra, czyli trzeba wypakować wszystkie pliki na pulpit i zainstalować je ręcznie. No dobra, tworzymy sobie nowy folder. Jak się na dotyku fajnie pracuje.
trochę upierdliwie, powiem wam, tej klawiatury jednak brakuje. Musimy się posiłkować tam dotykową i ona zasłania nam w tym momencie folder. To jest upierdliwe, dobra. Przenieś tutaj. Nawet nie wiedziałem, że jest taka opcja. Zmień nazwę. A w sumie dobra, nazwa może być defaultowa. Otwieramy folder. Teraz tutaj wszystko. Klawiatura. Ctrl A. Ctrl C. I tu wklej. Jest taka opcja? Wklej, tu się ukrywa. Dobra. Instalujemy teraz sterownik do GPS-a. Ciekawe, czy jest jakiś software do tego na Windowsu, żeby móc korzystać z GPS-a i używać tableta z Windowsem jako nawigacji. Jakbym postawił mu Androida? Ciekawe możliwości. Dobra, z nowego folderu zainstalujemy sterownik. Pokażę wam, jak nieznane urządzenie. Tutaj już jasność zmienia, bo telefonem latamy i odbija refleksy. Przeglądaj, pulpit, wybieramy nasz nowy folder. OK, dalej. Instalowanie sterowników. Voila, Broadcom GNS Boost Driver. W taki sposób mamy sterownik do naszego GPS-a. Tak, a więc mamy taką lokalizację i to zaawansowaną lokalizację, bo mamy urządzenie fizyczne. Powiem wam, ciekawą opcją byłoby na nim postawić Androida, pójść, zalogować się do aplikacji bankowej i pójść z tabletem do żabki i zapłacić za coś. To byłby ciekawy pomysł i to jest do zrobienia praktycznie. Tylko powiem wam, nie wiem, czy na Windowsie byłaby aplikacja, jakbyśmy nawet 11 postawili. Czy byłaby aplikacja kompatybilna z naszym NFC? Na Androidzie to wiadomo, ale tutaj to już troszeczkę gorzej by to wypadło. Dobra, bateria 28% pozostało 2 godziny, 2 minuty. Z tym zasilaniem mamy tylko, kochani, problem właśnie, bo po podłączeniu nie pokazuje, że ładuje. Także... tutaj w ogóle ten tablet to jest ciekawa historia, bo to jest urządzenie dedykowane. Ono ma deka, którego wam nie pokazywałem, a teraz wam pokażę specjalnie. Jak widzimy, tutaj mamy konektor specjalny ukryty i w ogóle zobaczcie, jaki to jest typ. To jest typ konektora jak do stacji dokującej IBM-a starej czy ThinkPada. Dokładnie. Ten sam typ. I pewnie w tej stacji dokującej, myślę, ze względu na te dwa styki, prawdopodobnie się ładował jakimś tam napięciem. Patrząc po ich zużyciu, raczej był mocno w niej eksploatowany. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale kupiliśmy za 40 zł tablet, który był w 2013 roku warty 4500. 4500 za tak wyposażony tablet. W 2013 roku, a dzisiaj mamy to za 40 zł. Wiadomo, że przez tyle lat elektronika bardzo gubi na wartości, co nie zmienia faktu, że z taką rozdzielczością, z takim ekranem, z takimi podzespołami jest to sprzęt, który można powiedzieć, że jest pretty good. O, Broadcat GNS Provider. Dobra, teraz do providera trzeba sterownik, jak widzicie, zainstalować. Super, że nam się udało go ożywić. GNS Location Provider. Mamy GLONASS-a. Przeglądaj, przeglądaj. Nowy folder i w nowym folderze nowy folder. Także nowy folder, nowy folder. Mam nadzieję, że nie będzie problemów. Dalej. Trwa instalowanie sterowników. I czy to będzie jako czujnik, czy jako co? Oto pytanie. Broadcom GNS Geolocation Sensor. Mamy to. Mamy GPS-a. Super. Sterownik z 15 roku. Dobra, mamy to. I tutaj, kochani, ciekawostka kolejna. Do tego tabletu nawet było pióro dodawane. Naprawdę, było tutaj dodawane pióro, bo jest sterownik do pióra zgodnego z HID. Aparat główny to ma aż 8 megapikseli i ta jakość jest normalna. Jak na tablet z 13 roku, ta jakość jest dobra. Ta jakość jest dobra, możemy złapać fokus. Wow! Mówimy tu o tablecie, przypominam. Dobra, a teraz zobaczcie to. Lampa błyskowa działa nawet. I możemy doświetlać. Wow! I powiem wam, że ta lampa błyskowa nawet sporo światła daje, jak widzicie, punktowo. Że to wszystko działa. Doświetlanie wideo to jest tak dokładnie. Okej. Okay. A, bo jesteśmy w trybie wideo. Tryb aparat jest tu. I tu jakość zdjęć powinna być jeszcze lepsza. Tak, jest dobra. Wy sami widzicie, jak ostrość super łapie. Wow. Cieszę się na wyletę z 2013. Zobaczmy, jak wyjdzie zdjęcie z lampą błyskową. Lampa błyskowa automatyczna. Wow.
Najważniejsze jest, że wszystko działa. Tutaj jest, dobrze pamiętam, że tutaj jest dioda doświetlająca. Z ładowaniem trzeba będzie... Dobra, kochani, tu się dogram. Doładowałem go do 93%, ale musiał przeleżeć dosłownie 3 dni na ładowarce. Coś jest nie tak prawdopodobnie z układem ładowania lub też samym ogniwem, ale udało mi się go doładować aż do 93%, jak widzicie, pokazuje plus minus 5 godzin pracy. Więc jest naprawdę dobrze. Automatyczny czujnik podświetlenia działa świetnie. Powiem wam, wszystko działa tak naprawdę świetnie. Mamy tu aż 4 GB RAM-u. Jedyne, co nas ogranicza, to UEFI, które jest tylko i wyłącznie 32-bitowe. Musielibyśmy zrobić jakiegoś moda na Inside'a H20 64-bitowego. Jakby ktoś znalazł, miło by było, moglibyście się podesłać w komentarzach. Wtedy byśmy instalowali w następnym odcinku, a tak to nie wiem tak naprawdę, czy damy właściwie radę postawić 1/64-bitową, bo jest tylko i wyłącznie taka na UEFI 32-bitowym. Nie da się fizycznie tego zrobić, więc no sami macie odpowiedź. Musimy tutaj albo zrobić tak naprawdę jedyne co, to musimy zrobić modyfikację UEFI Inside'a H20 F-Top z wersji 32-bitowej 64-bitową, tu sflashować by mu się przydało. A da się wykonać aktualizację BIOS-u, więc dobra. Tutaj pomyśleć, ponieważ on wymaga jakiegoś wielkiego zasilacza do tego USB-C, micro USB wykorzystuje jako doładowywanie, ale główne ładowanie akumulatora chyba o tą stację dokującą się opiera, tak myślę, która była do niego prawdopodobnie w zestawie. 24% w tym momencie już sporo zrobiliśmy naprawdę, więc ta bateria, sami widzicie, że nieźle trzyma. Teraz możemy tylko włączyć sobie tryb tabletu, dokładnie. I cieszyć się naszym tabletem z Windowsem. Dobra, kochani, myślę, że ten odcinek na dzisiaj kończymy z ogarnianiem tabletu. Naprawdę, działo się kupę, było wiele niewiadomych. Co prawda nie było rozkładania, ale może nawet to i lepiej. Przynajmniej mamy sprawnego tabka. Aktywacją się później zajmiemy. Najważniejsze, że wszystko działa, wszystko jest na miejscach. Z tą 11 zobaczymy, czy to w ogóle będzie wykonalne przede wszystkim. A jak na razie, pozostało instalować apki ze Store'u App Store i się cieszyć po prostu. Także kochani, co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na tą chwilę trzymajcie się. Cześć!